W nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologów ESC jest wiele zmian dotyczących oznaczenia markerów uszkodzenia mięśnia sercowego przed operacją pozasercową. I tak u chorych, którzy mają mieć operację pozasercową, y Pośredniego lub też dużego ryzyka i równocześnie mają rozpoznaną chorobę sercowo-naczyniową, lub też obciążeni są czynnikami ryzyka choroby sercowo-naczyniowej. Tutaj ważne jest to, że do tych czynników ryzyka należy również wiek 65 lat lub więcej, lub też mają objawy sugerujące choroby sercowo-naczyniowej. To u wszystkich tych chorych powinniśmy oznaczyć pomiar. Troponin wysokoczułych sercowych przed zabiegiem, jak również 24 i 48 godzin po zabiegu. Czyli zazwyczaj jest to następnego dnia rano, po operacji i w kolejnym dniu pooperacyjnym. Również u tych chorych powinniśmy wykonać pełny 12-odprowadzeniowy zapis EKG. W tej grupie należy rozważyć przedoperacyjny pomiar stężenia peptydu natriuretycznego typu B, lub też n-końcowego fragmentu propeptydu natriuretycznego, czyli NT-proBNP. Można rozważyć wykonanie EKG oraz pomiar markerów uszkodzenia mięśnia sercowego u osób powyżej 45 roku życia, bez istotnych czynników ryzyka, ale poddawanych zabiegom dużego ryzyka. I teraz to, co jest myślę równie ważne, to u chorych, którzy nie mają tych czynników ryzyka, a poddawani są zabiegom małej, małego ryzyka czy też pośredniego ryzyka, nie należy wykonywać tych pomiarów, jak również nie jest zalecane wykonanie pełnego zapisu EKG. Myślę, że w warunkach polskich częściej to EKG jednak wykonamy i dla mnie osobiście jest to wartościowy dokument, wartościowe badanie po zabiegu, ale na pewno nie dążyłbym do tego, żeby na siłę na przykład wykonywać taki zapis tuż przed samą operacją, jeżeli go nie mamy. Zmiany, które zostały wprowadzone przez Europejskie Towarzystwo Kardiologów dotyczące oznaczeń troponii sercowych, wynikają głównie z tego, że mamy coraz więcej danych na to, że jeżeli dochodzi do niedokrwienia mięśnia sercowego lub też zawału serca po zabiegu chirurgicznym, to ryzyko późniejszych powikłań i zgonu u tych pacjentów jest znacznie większe. Równocześnie to, co wiemy, to że 90% przypadków tego niedokrwienia mięśnia sercowego tak naprawdę jest bez żadnych objawów zgłaszanych przez pacjenta czy też wykrywanych przez nas w badaniu klinicznym. Dlatego też ten screening troponinowy jest niezbędny, żeby rozpoznać niedokrwienie mięśnia sercowego. Według wytycznych ESC o niedokrwieniu mięśnia sercowego mówimy, jeżeli mamy do czynienia z bezwzględnym wzrostem wysokoczułych troponin po zabiegu o przynajmniej wartość równą górnej granicy normy. Czyli jeżeli na przykład dla troponiny wysokoczułej T, której punkt odcięcia jest 14 nanogram na litr, przed zabiegiem zmierzymy 12 nanogram na litr, to żeby rozpoznać Niedokrwienie mięśnia sercowego, ten poziom po zabiegu w pierwszym lub w drugim dniu lub w kolejnym, jeżeli oznaczamy troponinę, musi wynosić przynajmniej 26 ng na litr, czyli wzrost o 14 ng na litr minimum. Alternatywne rozpoznanie niedokrwienia mięśnia sercowego oparte jest na dużym, prospektywnym badaniu VISION, gdzie MINS, czyli właśnie niedokrwienie mięśnia sercowego etiologii niedokrwiennej określano jako wzrost wysokoczułych troponin T o przynajmniej 5 nanogram na, na litr w stosunku do wartości wyjściowej, który musiał osiągnąć próg przynajmniej 20 nanogram na litr. Jeżeli do tego dołączą się objawy niedokrwienne, jak ból w klatce piersiowej czy duszność, czy też będziemy mieli zmiany w EKG albo w badaniach obrazowych, świadczące o, o upośledzonej kurczliwości mięśnia sercowego, wówczas mówimy o zawale serca. I teraz to wykrycie tego niedokrwienia mięśnia sercowego ma duże znaczenie ze względu na rokowanie chorych. Chorzy, u których dochodzi do niedokrwienia mięśnia sercowego, mają około 10% śmiertelność w ciągu 30 dni od operacji. Dla porównania, osoby, które nie mają tych podwyższonych troponin, ta śmiertelność jest mniej więcej 0,8 do 1%. Także znacznie większa śmiertelność i znacznie większa ilość powikłań groźnych sercowo-naczyniowych po zabiegu. Mówi się, że około 1 na 7 pacjentów z niedokrwieniem mięśnia sercowego będzie miał takie powikłania. Dlatego też tak ważne jest oznaczanie tych troponin w sposób rutynowy, czyli niewybiórczy, ale u każdego chorego, u którego podejrzewamy, że może dojść do takiego niedokrwienia, czyli właśnie z tymi czynnikami ryzyka lub też obecnymi chorobami, które przed chwilą wymieniliśmy, należy te troponiny oznaczać. I teraz taki problem diagnostyczny który często jest spotykany czyli co zrobić jeżeli nie mamy przedoperacyjnego pomiaru troponin wówczas w wytycznych czytamy że żeby rozpoznać niedokrwienie mięśnia sercowego ten wzrost troponin albo ta obecność troponin ich poziom musi być znacznie wyższy po zabiegu i tutaj jest podana wartość 5 razy górna granica normy, czyli jeżeli mamy troponinę T, gdzie ta wartość prawidłowa jest poniżej 14 nanogram na litr, to, to mówimy, że mniej więcej 70 nanogram na litr to jest taki pomiar świadczący o niedokrwieniu mięśnia sercowego, jeżeli nie mamy wcześniejszych pomiarów sprzed operacji. Równocześnie, jeżeli mamy Dwa pomiary po operacji, czyli tak jak zalecają wytyczne, nie mając pomiaru przedoperacyjnego, czyli w pierwszej dobie i w drugiej dobie po zabiegu, to jeżeli między tymi punktami widzimy wzrost lub spadek stężenia troponin w osoczu, to również możemy rozpoznać niedokrwienie mięśnia sercowego. I na koniec jeszcze takie dwa słowa odnośnie samego nazewnictwa. Znajdą Państwo w literaturze zarówno niedokrwienie mięśnia sercowego, jak i pojęcie MINS. MINS, czyli Myocardial Injury After Non-Cardiac Surgery, to jest tak naprawdę. To samo co niedokrwienie mięśnia sercowego dotyczy właśnie też chirurgii pozasercowej, ale żeby rozpoznać MINS za etiologię tego zdarzenia musimy uznać chorobę niedokrwienną serca albo może prościej wykluczyć inne przyczyny takie jak zatorowość płucna, sepsa, ostre krwawienie, które również mogą powodować wzrost troponin po zabiegu. Jeżeli chodzi o leczenie, niedokrwienia mięśnia sercowego i zawału serca po zabiegu, to tutaj mamy niestety dużo mniej danych niż jeżeli chodzi o rokowanie. Wiemy, że rokowanie jest złe, troszkę mniej wiemy o leczeniu. I to, co można wnioskować z badań retrospektywnych, to że chorzy, u których doszło do niedokrwienia mięśnia sercowego, najprawdopodobniej skorzystają z tych samych leków jak pacjenci, którzy. U których dochodzi do ostrego niedokrwienia serca w warunkach poza salą operacyjną. Czyli powinniśmy tym chorym dołączyć aspirynę, statynę, rozważyć leki ochronne na serce takie jak beta-blochery czy inhibitory konwertasy angiotensyny. Jeżeli mamy rozpoznanie MINS, czyli podejrzewamy etiologię niedokrwienną, a nasz chory jest w ciężkim stanie, rozważyłbym podanie dabigatranu, czyli leku przeciwkrzepliwego w takach takich małych, pośrednich w zasadzie, czyli 2 razy 110 mg na dobę. To wynika z badania MENYC, w którym stwierdzono, że podanie dabigatranu Poprawiało rokowanie chorych z Minc do dwóch lat od zabiegu, e. zmniejszając częstość powikłań naczyniowych w tej grupie chorych. Równocześnie, jeżeli mamy do czynienia z zawałem serca, takim, który powoduje niestabilność kliniczną u naszego chorego, e. lub też jest to zawał serca z uniesieniem odcinka ST, warto rozważyć pilną koronarografię. Pamiętając o tym, że jest to okres okooperacyjny i każdy zabieg naczyniowy, który wymagałby później leków przeciwkrzepliwych, Równocześnie może zwiększać ryzyko powikłań krwotocznych. Także zazwyczaj nie spieszymy się z koronarografią, no ale jednak niestabilność stanu klinicznego i e, uniesienia odcinka ST e, no, powinna skłaniać do tego badania. Badanie echokardiograficzne jest jednym z najczęściej nadużywanych badań w okresie okooperacyjnym. W wytycznych ESC czytamy, że e, badanie echokardiograficzne powinniśmy wykonać przed operacją dużego ryzyka. Jeżeli stwierdza się słabą wydolność fizyczną i ona jest definiowana jako niemożność wejścia na drugie piętro w budynku, i lub też podwyższone parametry pomiaru stężenia peptydu natriuretycznego BNP powyżej 35 nanogram na mililitr lub też NT-proBNP powyżej 120 pikogram na mililitr lub też nowo rozpoznany szmer w badaniu przedmiotowym wówczas należy wykonać badanie echokardiograficzne Echo można rozważyć także u chorych przygotowanych, przygotowywanych do operacji dużego ryzyka w razie podejrzenia nierozpoznanej wcześniej choroby sercowo-naczyniowej lub też występowania niewyjaśnionych objawów podmiotowych i przedmiotowych. W przypadku operacji z pośrednim ryzykiem powikłań, badanie takie można rozważyć u chorych ze słabą wydolnością fizyczną, z nieprawidłowościami w EKG, zwiększonym stężeniem peptydów naturetycznych, jak również u chorych, gdzie występuje przynajmniej jeden czynnik ryzyka. I te czynniki ryzyka to jest choroba wieńcowa, choroba naczyń mózgowych, niewydolność serca w wywiadzie Podwyższone stężenie kreatyniny powyżej 2 mg na decylitr, lub też cukrzyca wymagająca insulinoterapii. Jeżeli nie mamy możliwości wykonania pełnego echo, wytyczne dopuszczają wykonanie tzw. badania FOCUS, czyli Badania, które ukierunkowane jest na określony problem kliniczny. Odpowiadają często na zadane przez klinicyste pytanie, jak na przykład, czy mamy do czynienia z upośledzoną kurczliwością mięśnia sercowego. Na pewno warto wykonać też badanie echokardiograficzne u pacjentów, którzy mają rozpoznaną niewydolność serca, a w okresie dłuższym niż pół roku przed operacją nie mieli takiego badania wykonanego lub też jeżeli coś zmieniło się w objawach klinicznych, czyli ich stan się pogorszył. I tak samo jeżeli chodzi o wady zastawkowe. Jeżeli mamy chorego z wadą zastawkową, również to echo jest pomocne przed operacją pozasercową. Jeżeli chodzi o obrazowanie tętnic wieńcowych, czyli mówimy o angiotomografii komputerowej, tętnic wieńcowych i koronarografii, to tak naprawdę wskazania do tych badań diagnostycznych są takie same jak w okresie pozazabiegowym. Nie ma wskazań, żeby wykonywać te zabiegi przed jakąkolwiek chirurgią dużego ryzyka w sposób rutynowy. Należy pamiętać, że jeżeli decydujemy się na, na wykonanie koronarografii i ewentualnej rewaskularyzacji przed zabiegiem chirurgicznym, to może to spowodować opóźnienie samej operacji. I w dużych badaniach prospektywnych nie udało się nigdy wykazać, że takie postępowanie może mieć jakąkolwiek Korzyść, może nieść ze sobą jakąkolwiek korzyść dla pacjenta. Taką grupą szczególną, gdzie można rozważyć koronarografię przed zabiegiem, są chorzy, którzy mają być poddani endarterektomii tętnic szyjnych. W tej grupie chorych warto rozważyć to badanie okooperacyjne. U chorych, u których stwierdzamy, Czynniki ryzyka, takie jak wiek powyżej 65 lat, podwyższony wskaźnik masy ciała przy BMI powyżej 30 kg na m2, cukrzycę, nadciśnienie, hiperlipidemię, choroby sercowo-naczyniowe inne lub też palenie tytoniu, u których wykonujemy zabieg chirurgii sercowej pośredniego lub też dużego ryzyka, zaleca się przedoperacyjne wykonanie. Przesiewowe w kierunku stwierdzenia chorób nerek. I takim pomiarem, który mierzymy, jest oczywiście stężenie kreatyniny i wtórne do niego oszacowanie przesącania kłębuszkowego, czyli oznaczenie GFR. Na dzisiaj dziękuję, serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka, gdzie postaramy się omówić leczenie w okresie okooperacyjnym.